Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vital Bon Men na męskie problemy. Dzień dobry Państwu, a szczególnie Panom, bo dziś będzie odcinek bardziej dla Panów. Spłynęło pytanie, w którym nasz telewidz pyta się: mam problemy z erekcją, czy możecie mi pomóc? Mam 35 lat i biorę tabletki na nadciśnienie. Aby móc leczyć problemy z erekcją, należy znaleźć przyczynę tych problemów. To nie jest tak, że wszyscy mają tak samo. Te problemy są złożone. Jednym właśnie z problemów, jedną z przyczyn zaburzeń erekcji jest stosowanie niektórych leków. Pan mówi, że się leczy na nadciśnienie. Nie wspomniał o jakich lekach, o jakie leki przyjmuje, ale pewnie będą to beta-blokery, bo to są bardzo ważne i często stosowane leki na nadciśnienie. Niestety mogą one mieć niepożądane działanie pod postacią zaburzeń erekcji, ale też inne leki, bo na przykład te, które zmniejszają kwasowość żołądkową, tak mogą działać. Mogą tak działać leki niesteroidowe przeciwzapalne, więc leczenie, zwróćcie Państwo uwagę na to, czy na opakowaniu produktu leczniczego nie ma tych informacji, znaczy w ulotce informacyjnej nie ma tych informacji o jakie niepożądane działania mogą mieć, bo właśnie mogą takowe mieć. W ogóle układ krążenia bardzo często przekłada się na zaburzenia erekcji. Jeden z profesorów kiedyś, pamiętam, powiedział: drogie panie, jeżeli wasi partnerzy mają zaburzenia erekcji, to natychmiast wyślijcie ich do kardiologa. Dlaczego tak powiedział? Dlatego, że 40% mężczyzn mających te problemy ma też krytyczne zwężenie tętnicy wieńcowej i prawdopodobnie wymaga angioplastyki. Więc choroby serca, miażdżyca, ale też cukrzyca, nadciśnienie, palenie papierosów, to są wszystko czynniki, które mogą zaburzyć erekcję. Kolejna sprawa to zbyt mały poziom testosteronu. Ten hormon męski jest kluczowy przy właściwym erekcji, w czasie erekcji, przy popędzie seksualnym. Jego ilość spada z wiekiem u mężczyzn, a szczególnie jest mała u mężczyzn, którzy są otyli. Otyli mężczyźni mają niski poziom testosteronu. Kolejne kwestie, które trzeba brać pod uwagę, to zaburzenia emocjonalne. Często mężczyźni mają duże problemy emocjonalne, nerwicowe, depresyjne i takie stany również nie sprzyjają prawidłowej erekcji. Więc żeby zacząć leczenie, trzeba znać przyczynę. Nie jest dobrym efektem, nie jest dobrym leczeniem stosowanie tabletek, które ten zwód wywołują, bo to jest tylko chwila, to nie jest żadne leczenie, to nie jest żadna pomoc, to jest po prostu tylko chwilowe wywołanie erekcji i koniec, a postęp choroby idzie dalej i dalej problemy toczymy. Co zatem stosować z ziół? Jakie preparaty ziołowe można byłoby tutaj użyć? Więc przede wszystkim te, które poprawiają ukrwienie poprzez zwiększenie ilości tlenku azotu wydzielanego wśród błonku naczyń, przez śródbłonek naczyń do ich światła. I tutaj mamy do czynienia z dwoma najważniejszymi surowcami zielarskimi. To jest resweratrol, czyli ta substancja występująca w skórkach ciemnych winogron, podawana pod język i jest najlepsza, oraz miłożąb japoński. To są takie dwa najważniejsze. Oczywiście są też inne, jak buzdyganek, jak korzeń żeńszenia. One również mają tego typu efekty prozdrowotne. Druga kwestia to kwestia właśnie leczenia, czy też podawania substancji naturalnych, które mogą działać albo przeciwnerwicowo, albo przeciwdepresyjnie. To kolejna rzecz, o której warto pamiętać. No i pamiętać też o tych, które zwiększają poziom testosteronu. Taką naturalną substancją, poza już wspomnianym buzdygankiem, jest też mumio, które także poprawia jakość nasienia, a to też również jest ważny element tej terapii. Dobrze jest używać surowców zielarskich, które mają szerokie spektrum działania. I właśnie ekstrakt z korzenia bądź owoców buzdyganka ziemnego jest takim surowcem. Po pierwsze, poprawia erekcję, dlatego że wydziela tlenek azotu. Po drugie, zwiększa poziom testosteronu. Po trzecie, poprawia jakość nasienia. Ale nie każdy buzdyganek jest dobry. Otóż
Ten ekstrakt powinien być standaryzowany, powinien mieć zawartość protodiostyny, substancji, która ma najlepsze spektrum działania i najlepiej jest przebadana jako składnik tego surowca. Pamiętać też należy o tym, że poprawę jakości nasienia niosą ze sobą selen i cynk, więc suplementacja tymi substancjami jest również ważna. No i na końcu pamiętajcie Państwo o tym, że są takie środki, które poprawiają libido zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet i takim środkiem jest na pewno ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej, zwłaszcza gdy ma dużą zawartość bajkaliny. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Vital Bonmen na męskie problemy.